Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z komiksem Lucky Luke. Lucky Luke kontra Pinkerton. Luckiego Luka uwielbiam za to, że autorzy przemycają dużo faktów historycznych. Puszczają oczko dla tych wnikliwych i bardziej obeznanych czytelników. Ale dla młodszych jest też dobra zabawa. Sama postać Pinkertona jest prawdziwa. To on właśnie towarzyszył w wielu ważnych wydarzeniach Abrahamowi Lincolnowi. Ten także tutaj się pojawi. Pinkerton jest tutaj pokazany jako osoba gromadząca różnorodne informacje. Cała opowieść zaczyna się od tego, że to właśnie on aresztuje braci Daltonów. Nasz cowboy może przejść na emeryturę, bo to agencja Pinkertona wyprzedza wszelkie działania Luckiego Luka, słynnego cowboya. Mało tego, kiedy pojawiają się pogłoski o zamachu na prezydenta, to właśnie w kontekście tego, że to właśnie nasz ulubiony cowboy będzie tym złym, tą czarną postacią. Do tego mamy tu całą otoczkę takiego jakby nawołania, nawiązania do planu zero stosowanego w Nowym Jorku, czyli rozwiązania, w którym na każdego jest jakaś teczka, na każdego jest jakiś haczyk i każdemu można coś zarzucić. No i właśnie tutaj takie tematy są poruszane i to pozwala poruszyć z dziećmi ważny temat dyktatury, totalitaryzmu, gromadzenia danych przez państwo, granic, jakie państwo nie powinno przekraczać w owym gromadzeniu. Widzimy to obrazy, kiedy nawet minister sprawiedliwości, który powinien kojarzyć się ze sprawiedliwością, dobrem, znajduje się w więzieniu. No oczywiście jestem miłośniczką tego, żeby złych polityków rozliczać, ale tu przesłanie jest inne, że tu nie ma osoby idealnej, że na każdego można znaleźć haczyk. Że więzienia mogą być przepełnione ludźmi, którzy popełnili małe przestępstwa, małe wykroczenia, a prawdziwi mordercy, prawdziwi bandyci wychodzą na wolność, bo brakuje miejsc w więzieniach. No i tutaj też troszeczkę tak jakby nawiązanie do całego stylu więziennictwa w Stanach Zjednoczonych, który jest sprywatyzowane. No i przez to karanie bardziej się opłaca, bo jest w rękach prywatnych i przedsiębiorcy na tym zarabiają. Ciekawa pozycja, polecam.